W środę poruszyliśmy temat ogrzewalni dla bezdomnych, która wciąż czeka na Państwa pomoc. Mieszcząca się na Czyżykowie ogrzewalnia dla bezdomnych działa dzięki pomocy ludzi dobrej woli. W poprzednim materiale na ten temat zaapelowaliśmy do Państwa o pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących. Okazało się, że nasza prośba spotkała się ze sporym odzewem, także ze strony pracowników firmy Telkap, którzy przekazali kilka worków z ubraniami, gry, książki oraz środki czystości. Nie jest to jednak w stanie zaspokoić potrzeb przepełnionej tej zimy ogrzewalni, która w dalszym ciągu czeka na Państwa pomoc. Dary można zostawiać w stołówce przy ulicy Gdańskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 12.30, a także w ogrzewalni przy Orzeszkowej 6 codziennie w godzinach popołudniowych. Najbardziej nam jest potrzebne koce, no odzież, i odzież, męskie kurtki, tak, skarpety, szaliki, rękawice, czapki, męska bielizna, buty, spodnie jakieś. Kurtki przede wszystkim. To jest najbardziej nam tutaj potrzebne. A przede wszystkim są potrzebne koce. Koce, tak. Koce, bo jednak mamy tam w nocy legowni i rękawi... Ręczniki. Tak, bo i jakby się znalazły jakieś środki czyszczące. Też, jak najbardziej. Bezdomni potrzebują nie tylko doraźnej pomocy materialnej, ale też pracy, która pomoże im wyjść z bezdomności. Oni nie chcą być na łasce losu i chodzi takie dorywcze prace, czy na zimę, czy coś, czy na lato, do sprzątania, czy w ogródkach jakiś przedsiębiorca potrzebuje, żebyśmy się zgłosili tutaj, bo naprawdę niektórzy chcą pracować i wyrwać się z tego kręgu, bo to jest, sami wiedzą, że to jest no, upodlenie trochę. Z ogrzewalni i stołówki korzysta obecnie ponad 50 osób. Prowadzące Jedczewskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta pragnie podziękować wszystkim firmom oraz osobom prywatnym, które pomagają najbardziej potrzebującym.